Witajcie kochani. W dzisiejszym programie chciałem wam opowiedzieć o sile woli. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że każda osoba z was, czy jesteście kobietą, czy mężczyzną, posiadacie siłę woli. I od tej siły woli, jeżeli wyrobicie sobie tą siłę woli, możecie zrobić dużo ciekawych rzeczy, możecie pomagać bliźnim, możecie ich leczyć, możecie oddziaływać na odległość, by pomagać osobom, które są chore i nawet wysyłać pewną energię pozytywną osobom, które tego od was potrzebują. Także chciałem tutaj powiedzieć, że wegetarianizm, porzucenie wszystkich używek, czyli alkoholu, papierosów, narkotyków, pomoże wam, byście mieli tą siłę woli bardzo silną w sobie. Jak również według jogi, według książek związanych z jogą, również seks musi być kontrolowany. Wówczas energia w człowieku po prostu jest skoncentrowana i możemy tą energię, zależnie od naszej woli, skierować w jedno miejsce i możemy nawet spowodować, że roślina, która usycha, która rośnie w pewnym miejscu, która nie ma sił witalnych do dalszego rozwoju, może ta roślina zacząć kwitnąć i wydać kwiaty, a potem owoce. Czytam taką pewną książkę wielkiego Rzęszeja z Tybetu, który właśnie żył w Tybecie i właśnie tam było opowiedziane, jak zwykły suchy patyk wziął do ręki, wsadził w ziemię i po jakimś czasie z tego patyka wyrosło piękne, zielone, piękne drzewo. Na czym to polega? Mógł ktoś by zapytać. Otóż, kochani, to polega na tym, iż dana osoba kontroluje przepływ prany w danej materii, czyli po prostu jak ten jogin po prostu włożył zwykły suchy patyk do tej ziemi, ale on miał po prostu w ręce pranę. I dzięki tej pranie po prostu ten patyk jakby ożył i po prostu i ta prana, która była w tym patyku, spowodowała to, że te komórki zaczęły się po prostu rozwijać, zostały pobudzone do życia. Chcę wam powiedzieć to, że po prostu każdy z nas ma ten dar w sobie i każdy z nas może tą pranę skoncentrować w swoich rękach, w swojej głowie, dzięki pewnym przestrzeganiu pewnych zasad, dzięki uregulowanej diecie, dzięki uregulowaniu systemu życia, po prostu dana osoba może dojść do perfekcji. Do perfekcji w koncentrowaniu swojej energii, w tych celach, do których po prostu potrzebuje mieć tą pranę, potrzebuje mieć tą energię. Mogą być to cele terapeutyczne, mogą być to, ta energia może być siła woli skoncentrowana do tego, żeby osiągnąć na przykład pewne mety we własnej firmie, we własnym biznesie. To wszystko już będzie zależało od nas, w jakim stopniu mamy zaawansowaną tą koncentrację siły naszej woli. Dodam, że były robione eksperymenty, widziałem to w internecie, taki jeden chłopak to robił, miał kilka słoików z ryżem. Jednemu ryżowi dawał swoją miłość, jednemu ryżowi po prostu odrzucał go, trzeci słoik po prostu nienawidził tego ryżu. I proszę Państwa, co się stało? Ten, który ryż, który miał wodę i który był uwielbiany, ten ryż po prostu jakby był biały po kilku dniach, prawda? Tam nie było pleśni, tam nie było żadnych problemów. Ten ryż, który był jakby... który był znienawidzony, który był z tą wodą, zaczął pleśnieć, proszę Państwa, bo tam była wysyłana negatywna energia. I ja Państwu powiem jedno. Z ludźmi jest tak samo. Jeżeli jakąś osobę uwielbiamy, kochamy, dajemy naszą miłość, dajemy nasze dobre sentymenty tej miłości, dobrze myślimy o tej osobie, ta osoba się rozwinie, ta osoba będzie piękna, ta osoba będzie pełna pozytywnej energii. No wszystko, co najlepsze przyjdzie do tej osoby. Lecz teraz mamy tutaj drugą osobę, którą na przykład możemy nienawidzieć, albo kilka osób innych po prostu nienawidzi tej osoby, nie lubi jej, odrzuca tą osobę. Wówczas jakby te negatywne energie, chcąc nie chcąc, wchodzą w tą osobę i powodują pewne zmiany i ta osoba się robi negatywna. Ta osoba może być nie negatywna, może być dobra osoba, ale my, myśląc o tej osobie źle i życząc źle tej osobie, robimy po prostu wielką krzywdę tej osobie i ta osoba dzięki temu właśnie tym myślom, negatywnym myślom, może po prostu się stać w przyszłości złą osobą.
albo nie tylko złą, ale może zachorować, bardzo poważnie może zachorować. Dzięki złej woli innych osób. Także to jest bardzo istotne, żeby kontrolować myśli. To jest bardzo istotny punkt tutaj, ponieważ jeżeli my nie kontrolujemy naszych myśli i wysyłamy złe myśli pewnej osobie, możemy pewnym osobom naprawdę bardzo zaszkodzić. I jeżeli wysyłamy dobre myśli pewnym osobom, to dzięki tym dobrym myślom i tej miłości, którą wysyłamy danym osobom, po prostu ta osoba się zmienia na lepsze. Ja miałem takie jakby w moim życiu, takie robiłem eksperymenty i o pewnej osobie, nie powiem o której osobie, osoba, która jest bardzo droga mojemu sercu i aż do dzisiaj wysyłam dobre wibracje i wysyłam dużo miłości i palę świeczkę nieraz przy fotografii tej osoby. Także więc ta osoba powoli jakby czuje tą miłość i zmienia się na lepsze, prawda? I osoba, staram się w moim życiu nie myśleć negatywnie o nikim. Staram się to kontrolować, po prostu nie życzę nikomu źle, po prostu jeżeli nawet jest zła osoba, życzę jak najlepiej tej osobie. I jeżeli myślę pozytywnie, ja po prostu wysyłam dobrą pranę, dobrą energię tej osobie i ta osoba dzięki moim pozytywnym myślom zmienia się z dnia na dzień na lepsze. I to jest fakt, to jest prawda i tak się dzieje, bo ja po prostu tak chcę i tak się po prostu dzieje. I dzięki temu, że mam tą siłę, dzięki temu, że po prostu mam ten dar jasnowidzenia i mogę oddziaływać na odległość. To nic nie szkodzi, że jestem tutaj na Teneryfie. Ja mam osoby w Polsce, którym pomagam, którym wysyłam tą pozytywną energię i dzięki temu, że myślę o nich pozytywnie, oni się stają lepsi, mądrzejsi, więcej mają inteligencji, są więcej przedsiębiorczy. To są właśnie osoby, które bardzo lubię i które są moimi najlepszymi przyjaciółmi. Dodam, że na marginesie nasza firma produkuje tutaj podkładki na Teneryfie, które są do harmonizowania struktur wody. Te podkładki są bardzo zdrowe, pomagają na zdrowie, one harmonizują struktury wody i właśnie polecam Wam właśnie taką mieć podkładkę. Ta podkładka może służyć do kuchni lub też można ją podkłożyć nawet pod materac. Jeżeli ktoś ma problemy z plecami, bolą plecy, mięśnie, to właśnie ta podkładka, możecie położyć nawet nogi tutaj, przyłożyć do nogi taką podkładkę. To właśnie tak ona wygląda, proszę się przyjrzeć. To jest ta podkładka A4. Jak również mamy tą podkładkę, tą mniejszą A5, która też jest bardzo zdrowa i też ją bardzo Państwu polecam. Ona jest do harmonizowania struktur wody. Można ją przykładać do bolących części kręgosłupa. Jeżeli ktoś ma problemy, że go bolą plecy, to jest właśnie ta podkładka. Mamy również odpromienniki, które są wielomineralne. Mają kilka minerałów w sobie i jest to Aronit. I to jest Aronit, akurat ten model jest home office, który zabezpiecza nasze mieszkanie. On ma zasięg 25 metrów wokół odpromiennika, także spokojnie zabezpieczy nasze mieszkanie przed szkodliwym promieniowaniem. Tutaj mamy właśnie odpromiennik taki osobisty, który pomaga, żeby chronić się przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym, jak również promieniowaniem geopatycznym pochodzącym od żył wodnych. To jest odpromiennik osobisty, to jest właśnie ten odpromiennik, polecam Państwu. I odpromiennik do samochodu, który po prostu chroni nasz samochód, ponieważ pod autostradami w Niemczech, jak również w Polsce, występują też cieki wodne, są rzeki podziemne i po prostu i dana osoba może przysypiać, jeżeli jest tych cieków dużo pod autostradą, powołują w czasie jazdy na 100 km na godzinę, powodują tak jakby przejeżdżanie przez taką strefę tego promieniowania, powoduje jakby taki szok dla organizmu. To właśnie jest ten odpromiennik, który Was, moi drodzy kochani, ochroni. Także dziękuję Państwu za uwagę i polecam link, który jest pod naszym YouTube'em. Możecie Państwo tam nasze produkty zakupić. Dziękuję, do widzenia.